Temat dzisiejszej lekcji to struktura zawodowa ludności i na dzisiejszej lekcji dowiecie się, kogo zaliczamy do ludności zawodowo-czynnej, zawodowo-biernej i generalnie jak tą ludność dzielimy, biorąc pod uwagę to, jaką pracę wykonuje i w jakim jest wieku, jak liczy się współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopy bezrobocia. Oczywiście powiem sobie trochę na temat tego, jakie czynniki decydują o poziomie aktywności zawodowej. Dalej, dowiecie się, jak wygląda struktura zatrudnienia w krajach słabo i wysoko rozwiniętych gospodarczo. No i na sam koniec powiemy sobie, co takiego jest bezrobocie, jakie mamy rodzaje bezrobocia, szczególnie, że w dobie koronawirusa ten ostatni punkt wydaje się dość mocno aktualny. No dobra, zaczniemy od pierwszej rzeczy, czyli od podziału ludności, od tej struktury zawodowej ludności. I teraz tak, biorąc pod uwagę to, co macie tutaj na samej górze, zdolność do aktywności zawodowej, ludność dzielimy na ludność wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. No te dane są troszeczkę nieaktualne. Generalnie wygląda tak, że w Polsce ludność wieku przedprodukcyjnym, zresztą podobnie jak i na całym świecie, to jest ludność do 18 roku życia. Natomiast jeżeli chodzi o ludność wieku produkcyjnym, to akurat u nas na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że są to osoby w wieku odpowiednio dla kobiet do 65 do 60 lat, natomiast w przypadku mężczyzn do 65 lat, nie tak jak tutaj macie do 67. No i w końcu ludność w wieku poprodukcyjnym to osoby, które odpowiednio w przypadku kobiet mają więcej niż 60 lat, a w przypadku mężczyzn w naszym kraju oczywiście powyżej 65 roku życia. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o ten górny pułap, czyli to, kiedy generalnie przechodzimy na emeryturę i kiedy stajemy się ludnością w wieku poprodukcyjnym, to w każdym kraju jest definiowane w nieco inny sposób i tak jak już nie raz i nie dwa zwracałem na to uwagę, jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie czas przechodzenia na emeryturę mężczyzn i kobiet nie jest równy, a w naszym wypadku no, akurat kobiety 5 lat wcześniej kończą pracę niż mężczyźni. No oczywiście ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, ale to nie temat, żeby no, akurat tym się zajmować. Natomiast drugie niejako kryterium podziału to jest podział ludności ze względu na źródło utrzymania. I wtedy tą naszą ludność dzielimy na tak zwaną ludność aktywną zawodowo bądź bierną zawodowo, czyli aktywni zawodowo to inaczej czynni zawodowo, tutaj żeby wam się powiedzmy nie myliło, czynni zawodowo, aktywni zawodowo to dokładnie to samo, a konkretnie co? A konkretnie aktywni czy czynni zawodowo to osoby pracujące i bezrobotne, tak? Czyli osoby, które pracują i generalnie no powiedzmy albo prowadzą własne firmy, czyli zaliczamy ich wtedy też do pracujących, albo generalnie pozostają w jakimś stosunku pracy, czyli umowa o pracę, umowa na czas powiedzmy określony, umowa zlecenie czy cokolwiek jeszcze innego. Natomiast bezrobotni, których zaliczamy także do tych aktywnych zawodowo, to osoby, które są w odpowiednim wieku, czyli w wieku produkcyjnym i które mogłyby wykonywać pracę, ale z różnych względów tej pracy po prostu nie wykonują. Na przykład takich, że akurat nie ma dla nich powiedzmy pracy albo cokolwiek jeszcze takiego. Natomiast jeżeli chodzi o, czyli mówiąc inaczej, aktywnie zawodowo to osoby, które mają zarobkowe źródło utrzymania. Natomiast biernie zawodowo to między innymi dzieci i młodzież ucząca się, czyli z jednej strony powiedzmy no dzieci, młodzież, która znajduje się na utrzymaniu rodziców, ewentualnie emeryci, renciści i tym podobni, czyli generalnie powiedzmy osoby, które żyją z różnego rodzaju no świadczeń, tak, i nie wykonują pracy jako takiej. No dobra, druga sprawa, no to oczywiście statystyczny obraz tego, co my nazywamy aktywnością zawodową, zatrudnieniem i tym podobnymi, czyli tu musimy sobie wprowadzić dwa kolejne wskaźniki, a konkretnie powiemy sobie, co takiego jest współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia, bo to dwa kolejne wskaźniki, które no po prostu musimy policzyć. No i tutaj macie oczywiście wzory. Pierwszy to oczywiście współczynnik aktywności zawodowej wyrażany w procentach i współczynnik aktywności zawodowej to mówiąc najprościej
Czy liczy się go w ten sposób, że osoby aktywne zawodowo, a więc pracujących i bezrobotnych, dzieli się przez ogólną liczbę ludności, najczęściej w wieku 15 lat i więcej. Czasami jest to liczba ludności w wieku 18 lat i więcej. I tą wartość mnożymy razy 100. Oczywiście wartość otrzymujemy w procentach. Natomiast wskaźnik zatrudnienia liczy się w ten sposób, że dzieli się osoby pracujące przez ogólną liczbę ludności w wieku 15 lat i więcej i mnoży razy 100. Czyli mówiąc prościej, współczynnik aktywności zawodowej zawsze będzie większy niż wskaźnik zatrudnienia, dlatego że obejmuje nie tylko pracujących, ale też aktywnych zawodowo, czyli mówiąc prościej, także bezrobotnych. Druga bardzo ważna rzecz, mianowicie współczynnik aktywności zawodowej mówi nam, jaki procent ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej stanowią osoby aktywne zawodowo, czyli zarówno te, które wykonują pracę, jak i bezrobotni. Natomiast wskaźnik zatrudnienia mówi nam, jaki procent ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej stanowią osoby wykonujące pracę, osoby pracujące. I tak to wygląda, nie ma tu jakiejś specjalnej filozofii, trzeba tylko i wyłącznie pamiętać, że zarówno jeden, jak i drugi odpowiednio współczynnik i wskaźnik wyraża się oczywiście w procentach. No i dwa proste zadania, które tutaj dla Was przygotowałem. Przy okazji macie tutaj ściągawkę, czyli wzory. Mamy zadanko, w Polsce w 2010 roku żyło ponad 31 milionów 670, dokładnie 31 milionów 674 tysiące, powiedzmy, osób w wieku 15 lat i więcej. Z tego mieliśmy 15 milionów 961 tysięcy pracujących i ponad 1 milion 699 tysięcy osób bezrobotnych. No i mamy policzyć liczbę aktywnych zawodowo, biernych zawodowo, współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia. Co to są aktywni zawodowo i biedni zawodowo? Jaką grupę osób zaliczamy do jednych i drugich? To o tym przed chwilą powiedzieliśmy sobie. No a jak to policzyć przy wykorzystaniu obecnych danych? No więc sprawa jasna. Mianowicie tu macie te wszystkie obliczenia. Zaczniemy sobie od osób aktywnych zawodowo. Aktywnie zawodowo, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, inaczej czynnie zawodowo, czyli osoby pracujące plus osoby bezrobotne, czyli w naszym wypadku osoby pracujące plus osoby bezrobotne. Liczbę pracujących mam podaną, to jest 15 milionów 961 tysięcy, czyli ok. I do tego dodaję sobie liczbę bezrobotnych, którą też mam podaną, czyli 1 699 tysięcy osób. No i suma to jest 17 milionów 660 tysięcy osób i tyle wynosi liczba aktywnych zawodowo, biorąc pod uwagę te dane. Bierni zawodowo natomiast to reszta, czyli od ogólnej liczby ludności w wieku 15 lat i więcej, czyli od tej wartości, odejmuję wartość aktywnych zawodowo, czyli liczbę aktywnych zawodowo, czyli to, co tu otrzymałem, jedno minus drugie, i otrzymuję ludność bierną zawodowo, czyli tą ludność, która generalnie no nie ma zarobkowego, powiedzmy, źródła utrzymania, więc tak jak mówiliśmy, gospodynie domowe, emeryci i tym podobnie. No i teraz mamy do policzenia jeszcze współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia. W pierwszym przypadku, czyli współczynnik aktywności zawodowej, to aktywni zawodowo przez liczbę ludności powyżej 15 roku życia razy 100. No czyli lecimy. Nasi aktywni zawodowo dzielę przez ogólną liczbę ludności powyżej 15 roku życia, mnożę razy 100. I wychodzi mi wartość 55,76 czy tam 55,8%. I to samo wskaźnik zatrudnienia, czyli wtedy dzielę tylko pracujących, czyli to jest ta moja wartość, przez ogólną liczbę ludności w wieku 15 lat i więcej, mnożę razy 100 i wychodzi mi wskaźnik zatrudnienia, który, tak jak Wam powiedziałem, zawsze ze względu na to, że nie uwzględnia osób bezrobotnych, będzie niższy niż współczynnik aktywności zawodowej. No i okej. I drugie zadanko bardzo podobne. Mamy obliczyć liczbę aktywnych i biernych zawodowo oraz współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia. Tym razem, powiedzmy, w Niemczech też mamy podane wszystkie informacje, czyli wiemy, ile było, czy ile osób w Niemczech mieszkało w 2010 roku powyżej 15 roku życia, ilu mamy pracujących, ilu mamy bezrobotnych. No więc robimy dokładnie tak samo, tak? Najpierw liczymy sobie aktywnych zawodowo, czyli pracujących plus bezrobotnych. Otrzymujemy wartość 41 683 500 osób.
Biernie zawodowo to od liczby ludności wieku powyżej 15 lat odejmujemy naszych aktywnych zawodowo i otrzymujemy wartość 28 milionów 991 tysięcy 400 osób. No i następnie współczynnik aktywności zawodowo, czyli nasi aktywni zawodowo przez ogólną liczbę ludności wieku 15 lat i więcej, razy oczywiście 100. I otrzymujemy wartość w procentach, to jest prawie 59%. No i wskaźnik zatrudnienia, czyli pracujący przez ogólną liczbę ludności powyżej 15 roku życia, razy oczywiście 100. I też otrzymujemy wartość, czyli 54,8%. Filozofii nie ma, warto o tym pamiętać i ok. Dobra. Kolejna sprawa to oczywiście czynniki, które decydują o poziomie aktywności zawodowej. No bo wiecie doskonale, że różnie z tym bywa i no i właśnie. I co ma na to wpływ? Po pierwsze płeć. Mówiąc najprościej, generalnie w zdecydowanej większości krajów kobiety są mniej aktywne zawodowo. Czyli bardziej aktywni są oczywiście mężczyźni. Dlaczego tak się dzieje? No w zasadzie z kilku przyczyn. Po pierwsze dlatego, że mężczyźni są chętniej zatrudniani przez pracodawców z tego tytułu, że no nie zachodzą w ciążę, z reguły nie chodzą na jakieś urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie i tym podobne. Czyli mówiąc prościej, są bardziej dyspozycyjni, a co za tym idzie, bardziej cenieni przez pracodawców. Po drugie, część kobiet jakby no celowo rezygnuje ze swojej kariery zawodowej i biorąc pod uwagę to, że współmałżonek zarabia dużo, kobiety poświęcają się raczej no, pracy w domu, wychowywaniu dzieci i tym podobnym rzeczom. Trzy, mężczyznom łatwiej znaleźć pracę, ze względu na to, że mężczyźni częściej wykonują prace fizyczne, których no, często nie mogłyby wykonywać kobiety, a więc łatwiej znaleźć im pracę, nawet jakieś prace, powiedzmy, dorywcze, prace sezonowe czy tym podobne i to są główne przyczyny, dla których no, generalnie ta aktywność zawodowa kobiet jest mniejsza niż aktywność zawodowa mężczyzn. Druga sprawa to poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. No i tu mamy taką prawidłowość, że w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo wskaźnik aktywności zawodowej jest wyższy niż w krajach rozwijających się i wyższy także w odniesieniu do kobiet. Czyli na przykład w krajach wysoko rozwiniętych, w krajach bogatych kobiety są bardziej aktywne zawodowo niż na przykład w krajach rozwijających się. Co po części też wynika z faktu, że akurat w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo dominują struktury zatrudnienia głównie usługi, a usługi to między innymi handel, czyli ta dziedzina powiedzmy gospodarki, w której kobiety odnajdują się bardzo dobrze i chętnie. Kolejna sprawa to struktura demograficzna, czyli społeczeństwa młode, stare, starzejące się. No i tu sprawa jest prosta. Mianowicie w społeczeństwach młodych czy w społeczeństwach starych ten współczynnik aktywności zawodowej będzie niższy. No bo mamy spory odsetek osób w wieku przed czy poprodukcyjnym, czyli mówiąc najprościej tak zwanej ludności biernej zawodowo. Natomiast najwyższe współczynniki aktywności zawodowej będą w krajach, gdzie mamy społeczeństwa starzejące się, no bo w tym wypadku mamy największą grupę osób w tak zwanym wieku produkcyjnym i tak to wygląda. No i jeszcze można do tych czynników, które wpływają na poziom aktywności zawodowej, doliczyć poziom wykształcenia i tu jakby poziom wykształcenia idzie w parze z aktywnością zawodową. Czyli im osoby lepiej wykształcone, tym są bardziej aktywne zawodowo i to się odnosi zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. A tutaj macie jeszcze takie wybrane, powiedzmy, współczynniki aktywności zawodowej dla wybranych krajów w 2010 roku. Zwróćcie uwagę, pierwsza prawidłowość to to, o czym Wam mówiłem, a mianowicie to, że w każdym kraju, to bez względu na to, czy jest to kraj wysoko rozwinięte gospodarcze jak Norwegia, USA, czy słabo, jak na przykład powiedzmy Egipt, tak, czy ewentualnie Indie, to w tak każdym jednym przypadku mężczyźni są aktywniejsi zawodowo niż kobiety. No i druga prawidłowość, że w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo aktywność zawodowa kobiet jest zdecydowanie wyższa niż w krajach powiedzmy rozwijających się. No takie są prawidłowości, tak to wygląda i to warto zapamiętać. No i dobra, i kolejna sprawa to struktura zatrudnienia. Co to takiego jest struktura zatrudnienia? Mówiąc najprościej, w gospodarce wyróżniamy takie trzy podstawowe sektory. Pierwszy, tu akurat na wykresie oznaczony na zielono, to tak zwany pierwszy sektor, czyli rolnictwo, leśnictwo i rybactwo. Drugi sektor to przemysł i budownictwo, i w końcu trzeci sektor gospodarki to usługi. A struktura zatrudnienia to odsetek osób pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki. Zwróćcie uwagę,
jak to fajnie wygląda, bo struktura zatrudnienia to jeden z mierników poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Mianowicie, im kraj jest generalnie, powiedzmy, biedniejszy, słabiej rozwinięty gospodarczo, tym większe zatrudnienie w pierwszym sektorze, czyli w szeroko rozumianym rolnictwie. Im kraj jest bogatszy, im lepiej rozwinięty gospodarczo, tym generalnie mniejsze zatrudnienie w rolnictwie. Z reguły ono nie przekracza 5%, natomiast bardzo duże zatrudnienie w usługach. W zasadzie wzrost zatrudnienia w usługach jest jakby jednym z mierników poziomu rozwoju gospodarczego. Mówiąc prościej, im więcej osób pracuje w usługach, tym kraj lepiej rozwinięty gospodarczo. Oczywiście bywają wyjątki, szczególnie mam tu na myśli kraje strefy międzyzwrotnikowej, gdzie dominuje w gospodarce, powiedzmy, turystyka, ale w zdecydowanej większości wypadków prawidłowość jest taka, jak wam tutaj wskazałem. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o strukturę zatrudnienia, to posłuchajcie jeszcze i obejrzyjcie taki króciutki film na ten temat. A potem zrobimy sobie proste zadanie maturalne. Wraz z rozwojem gospodarczym państw zmienia się struktura zatrudnienia ich mieszkańców. W krajach słabo rozwiniętych gospodarczo, takich jak Czad czy Bangladesz, dominującą rolę w strukturze zatrudnienia odgrywa rolnictwo, w którym zatrudniona jest często ponad połowa pracujących. Znacznie mniej osób znajduje tam zatrudnienie w przemyśle i usługach. W krajach średnio rozwiniętych gospodarczo, m.in. na Ukrainie czy Białorusi, siłą napędową gospodarki jest przemysł. Zwiększa się również rola usług. Przejawia się to wzrostem udziału tych sektorów gospodarki w strukturze zatrudnienia i spadkiem liczby pracujących w rolnictwie. Podstawą gospodarki krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo są usługi. W takich państwach jak na przykład Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, w sektorze tym zatrudnionych jest ponad 70% pracujących. Drugorzędną rolę w strukturze zatrudnienia odgrywa przemysł. Natomiast zatrudnienie w rolnictwie jest bardzo małe i wynosi zaledwie kilka procent. I tak to wygląda. A tutaj macie proste zadanie maturalne, które w zasadzie no, zilustruje to, o czym przed chwilą mówiłem i co mogliście usłyszeć na filmie. Mianowicie w tabeli przedstawiono strukturę pracujących w Niemczech, Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii według rodzajów działalności, czyli mamy te trzy sektory, powiedzmy, gospodarki. I teraz polecenie brzmi: zaznacz odpowiedź z poprawną kolejnością państw, dla których przedstawiono w tabeli strukturę pracujących według rodzajów działalności. Teraz popatrzcie. Patrzymy sobie. Pierwszy sektor: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo. No i generalnie struktura pracujących, tak, w procentach. No widać wyraźnie, że w państwie pierwszym i w państwie trzecim to zatrudnienie w rolnictwie jest niewielkie. Największe w państwie numer dwa, natomiast no średnie, powiedzmy, w państwie numer cztery. No i okej. Przed chwilą powiedzieliśmy, że najmniej osób pracuje w rolnictwie w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Im kraj lepiej rozwinięty gospodarczo, tym więcej osób pracuje w usługach. Czyli popatrzcie, w tych krajach, gdzie mamy małe zatrudnienie w rolnictwie, jednocześnie bardzo dużo osób, ponad 70%, pracuje w usługach. No i teraz patrzymy na nasze kraje. Mamy Niemcy, mamy Polskę, mamy Rumunię i Wielką Brytanię. I sprawa jasna, że z tych czterech najlepiej rozwinięte gospodarczo to oczywiście Niemcy i Wielka Brytania. Potem Polska, a na końcu Rumunia. Czyli innymi słowy, niewielkiego zatrudnienia w rolnictwie, a jednocześnie dużego zatrudnienia w usługach można się spodziewać w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Czyli dla nas jakby sprawa jest jasna. Mianowicie krajem numer 1 i krajem numer 3 będą odpowiednio Niemcy, Wielka Brytania albo Wielka Brytania, Niemcy. No i patrzymy sobie na nasze zestawienie. W pierwszym zestawieniu jako pierwszy kraj mamy Polskę, czyli zdecydowanie nam pierwsze zestawienie odpada, podobnie jak zestawienie ostatnie, gdzie też na pierwszym miejscu jest Polska. No dobra, no to mamy jeszcze zestawienie B i C i teraz patrzymy. W B i C na pierwszym miejscu mam odpowiednio Niemcy albo Wielką Brytanię. No i to by się generalnie, powiedzmy, zgadzało. No to teraz patrzymy, co jest na trzeciej pozycji. I tak, w odpowiedzi C na trzeciej pozycji jest Rumunia. W Rumunii na pewno nie mamy takiego zatrudnienia w usługach i tak niewielkiego zatrudnienia w rolnictwie. Czyli mówiąc najprościej, prawidłową odpowiedzią w naszym wypadku jest odpowiedź B,
No i to by się zgadzało, bo w tym wypadku krajem najsłabiej rozwiniętym gospodarczo jest Rumunia i to wyraźnie pokazuje, tak, 30% ogółu pracujących zatrudniona jest oczywiście w rolnictwie. No i dobra, i ostatnia rzecz, która nam została do omówienia, to jest stopa bezrobocia. Tak jak powiedziałem, no biorąc pod uwagę obecną, powiedzmy, pandemię, temat chyba jak najbardziej, powiedzmy, aktualny, bo wiecie doskonale, że sporo osób tą pracę już ze względu na koronawirusa straciło. No i okej, mianowicie stopa bezrobocia, bezrobocie, no to jest generalnie zjawisko, gdzie spora grupa, powiedzmy, osób pozostaje bez pracy z różnych względów. No niekoniecznie i nie zawsze jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że po prostu tej pracy na rynku nie ma. Natomiast statystycznym obrazem bezrobocia jest tak zwana stopa bezrobocia albo współczynnik bezrobocia. Wzór macie tutaj. Czyli jeżeli chcielibyśmy sobie policzyć stopę bezrobocia, to mówiąc najprościej, stopa bezrobocia to liczba bezrobotnych dzielona przez aktywnych zawodowo razy 100. Przypomnę, aktywnych zawodowo, czyli pracujących plus bezrobotnych, czyli pracujących, a więc ci, którzy są samozatrudnieni albo są zatrudnieni na przykład na umowę o pracę. Natomiast bezrobotni to ci, którzy są w wieku produkcyjnym, którzy mogliby wykonywać pracę, ale z różnych względów tej pracy nie wykonują. I oczywiście mnożymy razy 100, stopa bezrobocia wyrażona jest w procentach. I mówiąc najprościej, stopa bezrobocia informuje nas, jaki procent ogółu osób aktywnych zawodowo stanowią osoby bezrobotne. No i mamy proste zadanie w prawym dolnym rogu przy okazji ściągawka. W Polsce w 2010 roku mieliśmy 1 699 000 osób bezrobotnych i 17 660 000 osób aktywnych zawodowo. Oblicz stopę bezrobocia. No nic prostszego, tak? Liczbę bezrobotnych dzielimy przez naszych aktywnych zawodowo, mnożymy razy 100, wychodzi nam 9,62%. Podobne zadanie, Hiszpania, liczba bezrobotnych ponad 4 miliony i liczba osób aktywnych zawodowo znowu. Gdybyśmy chcieli policzyć stopę bezrobocia, naszych oczywiście bezrobotnych dzielimy przez aktywnych zawodowo, mnożymy razy 100, i otrzymujemy oczywiście satysfakcjonujący nas wynik w procentach. No i zadanko już nieco, powiedzmy, trudniejsze, a mianowicie zadanie, gdzie na podstawie tabeli przedstawiającej różne tam, powiedzmy, wartości, mamy sobie obliczyć współczynnik bezrobocia czy stopę bezrobocia w województwie, konkretnie w województwie lubelskim w 2013 roku. No i znowu, stopa bezrobocia, a tu od razu wyskoczyło mi, że ta stopa bezrobocia powinna wynieść 18,5%, ale teraz pytanie, nie, dlaczego? Znowu, mamy wzór. Stopa bezrobocia to bezrobotni przez aktywnych zawodowo razy 100. No i teraz patrzymy. W naszej tabeli generalnie mamy liczbę bezrobotnych podaną, to jest 179 tysięcy. No ale teraz pytanie, czy mamy aktywnych zawodowo? No nie, mamy tylko liczbę ludności w województwie lubelskim. Mamy liczbę ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i ewentualnie, powiedzmy, poprodukcyjnym, natomiast nie mamy liczby osób aktywnych zawodowo. No ale wiemy, że aktywnie zawodowo to co? To pracujący plus bezrobotni, czyli bardzo łatwo możemy sobie tych aktywnych zawodowo policzyć i ja sobie to robię tutaj. Czyli do liczby ludności pracującej dodaję sobie bezrobotnych i wychodzi mi liczba aktywnych zawodowo. I dopiero wtedy moich bezrobotnych, czyli te 179 tysięcy, dzielę sobie przez moje 967 600, powiedzmy, osób i otrzymuję stopę bezrobocia, mnożę razy 100, otrzymuję stopę bezrobocia, czyli 18,5%. I mam dla Was jeszcze jedno zadanie, maturalne. Oblicz stopę bezrobocia w Polsce w 2003 roku, czyli innymi słowy uzupełnij tabelę. Stopa bezrobocia, czyli znowu nasi bezrobotni przez aktywnych zawodowo, aktywnych, czyli inaczej czynnych zawodowo. Czyli mamy ludność czynna zawodowo, mamy podaną wartość, mamy liczbę bezrobotnych, mamy podaną wartość, czyli innymi słowy bezrobotnych, czyli tą liczbę musimy podzielić przez czynnych, aktywnych zawodowo, czyli przez tą liczbę i pomnożyć razy 100. Jak to zrobimy, wychodzi nam wartość 17,9%. No i okej, tutaj jeszcze tylko kilka takich danych, mianowicie no generalnie średnia stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wynosi około 8
8-9 powiedzmy procent. Tutaj macie powiedzmy tą stopę bezrobocia w różnych krajach europejskich. W Polsce no jeszcze tam powiedzmy 2-3 lata temu wynosiła około 9 powiedzmy procent, czyli około 9% osób aktywnych zawodowo stanowiły osoby bezrobotne. No zwróćcie uwagę, w porównaniu z niektórymi krajami, na przykład bałtyckimi, z Grecją, z Hiszpanią, także nie wypadamy wcale powiedzmy tak źle, ale no generalnie też za dobrze u nas nie jest, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę bezrobocie wśród osób młodych, czyli takich, które kończą szkołę i które generalnie dopiero wchodzą no niejako powiedzmy w ten okres powiedzmy życia zawodowego. Jeżeli chodzi o bezrobocie wśród młodych, to w krajach Unii Europejskiej wynosi około 20%, tyle wynosi stopa bezrobocia, natomiast w Polsce jest wyższa od średniej Unii Europejskiej, to jest prawie 25%, co no generalnie nie najlepiej Wam wróży w przyszłości. No oczywiście w tej chwili te wartości na pewno trochę poszybują w górę, chociażby z tego tytułu, że tak jak Wam mówiłem, mamy koronawirusa i to w konsekwencji przełożyło się na to, że no sporo osób straci pracę, ewentualnie już straciło pracę. No i ostatnia sprawa, a w zasadzie przedostatnia sprawa, to rodzaje bezrobocia, no bo bezrobocie to jedno, natomiast mamy różne rodzaje tego bezrobocia i tak bezrobocie może być strukturalne, kiedy brak miejsc pracy powstał w wyniku zmian strukturalnych w gospodarce, czyli to, co miało miejsce w Polsce na przykład w latach 90. Pozamykano powiedzmy kopalnie, pozamykano huty i tym podobne, a to w konsekwencji spowodowało, że część osób najzwyczajniej w świecie pozostała powiedzmy bez pracy, bo no nie miała odpowiednich kwalifikacji, by, że tak powiem, pracować w nowo powstałych zakładach przemysłowych, już niekoniecznie związanych z przemysłem ciężkim. Koniunkturalne, czyli brak miejsc pracy występujący w wyniku masowego zwalniania pracowników w momencie, gdy mamy nadprodukcję bądź też brak zbytu na produkowane powiedzmy towary. No to jest po części to, co doświadczamy obecnie w dobie powiedzmy pandemii koronawirusa. Technologiczne związane z rozwojem przemysłu zaawansowanych technologii, czyli bezrobocie wynikające z tego, że coraz więcej powiedzmy pracy za ludzi wykonują po prostu maszyny. Bezrobocie ukryte, czyli bezrobocie, które najczęściej dotyczy obszarów powiedzmy wiejskich, gdzie często część osób mieszkających w takim gospodarstwie powiedzmy rolnym nie wykonuje, znaczy nie, no nie wykonuje żadnej pracy, czy też nie wykonuje powiedzmy żadnej pracy w pozarolniczych gałęziach gospodarki, no ale formalnie też nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna. No i bezrobocie sezonowe, które dotyczy głównie takich branż sezonowych, jak na przykład chociażby powiedzmy budownictwo, gdzie generalnie z reguły ta stopa bezrobocia w budownictwie powiedzmy wzrasta w sezonie zimowym, kiedy tych prac powiedzmy na zewnątrz wykonuje się po prostu mniej. No i oczywiście skutki bezrobocia, tak? W aspekcie społecznym to obniżenie poczucia własnej wartości, spadek motywacji do podjęcia pracy, pogłębianie patologii społecznych, wyludnianie obszarów objętych bezrobociem, czy no izolacja powiedzmy społeczna. Natomiast w aspekcie ekonomicznym to oczywiście pogorszenie jakości życia, wzrost wydatków na pomoc socjalną, zmniejszenie dochodów budżetu państwa, czy w konsekwencji masowa emigracja zarobkowa. I tak to wygląda. Tu miałem jeszcze dla Was krótki filmik, ale ten film sobie już darujemy. I to by było wszystko. No i okej. Do kartkówki.